Siemanko Lidziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Real Madryt. A dzisiaj kończymy nasze zmagania w La Liga, pożegnalny mecz z Betisem, a potem gramy finał Copa de Espania z Barceloną. No to będzie coś na pewno fascynującego. Mamy nadzieję oczywiście pokonać Dumę Katalonii, którą zdołaliśmy zdetronizować w lidze. Nareszcie nam się to udało. Jesteśmy mistrzami Hiszpanii, a to spotkanie gramy tak... Żeby się pożegnać z tymi rozgrywkami, zaczynajmy. Ładnie tutaj Modric, ma sporo miejsca. Chorwat przedziera się, zagrał do Bejla Książę wali w polu karnym, schodzi do lewej nogi. Jeszcze Luka Modric, świetnie. Paul Lopez, jeszcze dobitka. Ponownie Hiszpan, ależ dyspozycja. Dwie cudowne interwencje, ratujące zespół. Jeszcze tutaj Leon, ładnie się przedziera, ale powstrzymuje jako Casemiro. No ciekawie nas tutaj uratował, trzeba to przyznać Lewandowski do Bale'a, Bale ma kolejną świetną sytuację, schodzi do lewej nogi, zagrywa do środka i tym razem Bartra ratuje. No, masz sporo szczęścia Betis, no ale zobaczymy jak długo to się będzie działo. Modryć w polu karnym wdał się chyba w niepotrzebny dribbling, zagrał do Kazemiro, jeszcze Lewandowski słupek. No wszystko dzisiaj sprzyja Betisowi. Łapie to Kurtuła i może spokojnie wznowić grę, ale ro robi to beznadziejnie Teo na pole karne i Leon na 1 do 0. No, to chyba bardziej kuriozalnej bramki w tym sezonie nie stracił, ale nie oszukujmy się. Zrobiłem to na własne życzenie, beznadziejne wznowienie. I przez własny błąd teraz bramkę muszę się wziąć do roboty, bo jeszcze przegramy to spotkanie, a na razie to my dominowaliśmy, mimo nieskuteczności. No i tutaj Betis złapał wiatr w żagle. Chcą powiększyć prowadzenie jeszcze przed przerwą. Teixeira ładnie kontroluje piłkę. Takashi Inui. Jeszcze Teixeira tutaj obieg. Może być centralna pole karne. Zwleka z tym. Teixeira, ależ kapitalny rajd. Jeszcze jest okazja, ale Kurt tutaj interweniuje w sposób niesamowity. Powstrzymując Loselso. Argentyńczyk uderzył bardzo precyzyjnie. Ale Belk popisał się spektakularną paradą. I nadal na szczęście przegrywamy tylko jedną bramką. Dobrze, tej guardado do środka, Leon, tej Teixeira, jeszcze wycofanie. Ładnie tutaj klepie Betis, 66 minuta. Teixeira, guardado, Sergio Leon, jeszcze Joaquin, Leon na pole karne uderza. No ale Kurtua spokojnie wyłapuje to, niegroźne uderzenie. I wznawia grę, Casemiro wycofał jeszcze tutaj Ramos, Marcelo, Vinicius, który pojawił się na boisku w drugiej połowie, zagrał do Lewandowskiego, obiega Vinicius, kapitalna sytuacja dla Brazylijczyka, sam na sam z bramkarzem i jest jeden do jednego. No teraz błąd Paul Lopez'a. Wpuścił strzał po bliższym słupku, to jest królestwo bramkarza, takie strzały trzeba powstrzymywać, a do tej chwili bronił doskonale. Dobrze, Eriksen. Jeszcze Modryj z pierwszej piłki, Vinicius Lewandowski. Czekasz, wybiegnie Vinicius. Kapitalnie robi to Brazylijczyk. Lobuje i czy będzie, tak jest. Dwa do jednego. Ależ popis Viniciusa. To jest coś naprawdę pięknego. Dwie bramki Brazylijczyka. No, tego bym się nie spodziewał, że akurat tak zagra. Ten sezon był taki średni w jego wykonaniu. Nie oszukujmy się, coś tam grał. Czasem mu się coś udało, ale większość to były jednak zawody. A teraz, no, gra po prostu koncert. No, ciekawe czy z Barceloną zagrała podobnie. Dobrze, Mane. Jeszcze Lewandowski spokojnie opanował piłkę. Zagrywa do rewelacyjnego dzisiaj Viniciusa. Brazylijczyk, no tutaj odskakuje niesamowicie obrońcom. Vinicius polukarnym do prawej nogi, blokowany. Vinicius i jest 3 do 0. Nie, przepraszam, 3 do 1, ale Vinicius zdobywa hat -tricka. To nie podlega żadnej wątpliwości. Spektakularny występ Brazylijczyka w ostatnim meczu ligowym. No, zagrał po prostu koncertowo i w pojedynkę pokonał Betis. Koniec spotkania. Vinicius Junior zabiera piłkę do domu, ale to był naprawdę kosmiczny występ Brazylijczyka. Wszystko mu wychodziło po prostu. Paulo Lopez nie wiedział, co się dzieje, od kiedy ten piłkarz pojawił się na wojsku. No bramkę na własne życzenie tak naprawdę straciliśmy, ale nie ma co o tym pamiętać. Najważniejsze jest zwycięstwo i to, że królewscy są mistrzami Hiszpanii no w wiadomo, zawodnik meczu perfekcyjna nota nie mogło po prostu być inaczej, bo lepiej nie dało się zagrać niż on to zrobił. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po spotkaniu. Oczywiście wygraliśmy. No a to było tak spod, takie spotkanie, nie oszukujmy się, bardziej już towarzyskie na pożegnanie z La Liga. Możemy sobie zobaczyć końcową tabelę jak się prezentuje. Pierwszy Real, druga Barcelona, trzeci Atletico, klasycznie tutaj ta trójka się wyróżnia. Czwarta Valencia, piąty niespodziewanie Espanyol, szóste miejsce Villarreal, Sevilla i Betis poza europejskimi pucharami. Jak to spada? Levante, Rayo Vallecano i Huesca. No bliskie spadku było też Leganes i Eibar, ale ostatecznie się uratowali i to jest dla nich chyba w tym momencie najważniejsze. Olbrzymia premia za wygranie ligi, tutaj kontuzja Paulo Dybali wypada na 5 dni, no, ale myślę, że nie jest to jakiś poważny uraz Argentyńczyka. Tutaj widzimy ogłoszono najlepszego piłkarza, Rodrigo z Walencji? Serio? Ale tak sobie naprawdę to daliście za na tą nagrodę czy tak dla jej? No oblak najlepszym bramkarzem, no tutaj można się zgodzić, bo miał najwięcej jednak czystych kąt. Suarez został królem strzelców, to ja nie wiem co ten Rodrigo zrobił no, no. nie wiem do końca co on takiego fenomenalnego robił. No ale, okej okay, no, to jest FIFA, tego nie ogarniesz. Zobaczmy drużynę rozgrywek, jest na pewno tutaj Ramos, Teo, nie Teo tylko oczywiście, Lucas Hernandez. i zobaczmy tutaj. Oblak, Lucas Hernandez, Olivas, Ramos, Roberto, Coutinho, Busquets, Saul, Piatti, Moreno, Suarez. Czy ktoś sobie jaja robi tak naprawdę? Real zdobywa mistrzostwo i jest tu jeden piłkarz Realu, a pojawiają się na przykład gracze Espaniolu. Nie no, to są naprawdę jaja. Jak już myślisz, że cię w FIFA nic nie zaskoczy, no to jednak ci wyskakuje takie coś i jesteś w kompletnym szoku. No tutaj Suarez najlepszym strzelcem, Rodrigo nie najlepiej. Nie miał też najwięcej asyst, trzecie miejsce pod tym względem dopiero. Najwięcej asyst miał AZART. I nie ma go w drużynie sezonu, a jest Rodrigo najlepszym piłkarzem sezonu. Okej, okay, no. Dobra, ja nie wiem tak naprawdę jak to skomentować, wiecie? Po prostu szkoda słów, tak naprawdę. AZART notuje najwięcej asyst w Lidze, i nie ma go wśród najlepszych skrzydłowych. A e, panie, co my tam będziemy mu dawać tytuły? Niech sobie damy tam jakiegoś piłkarza przypadkowego Espaniolu. No. Prawie jak te wydawanie kart w ucie. Biorą randomowego piłkarza, ty on za 10 lat to może być talentem. No i od razu ma 88 overala. No i to jest magia, no. To jest piękne. Aj kanadyjska firma taka dobra, taka sprawiedliwa, jak ja ich lubię, jak ja ich uwielbiam. Jak tu można nie kochać jej, jak podejmują same dobre decyzje? I ta ich gra. Powiedziałbym, że jest w pełni logiczna, ale tu nic nie jest logiczne, no. No po prostu tak raz z dnia na dzień może was zaskoczyć tak naprawdę. A szkoda, nie wiem, że najlepszym zawodnikiem nie został jakiś zawodnik łezki, bo dlaczego mnie? nie? Może i spadli, ale on się starał, on chciał, ale mu nie wyszło. A przecież trzeba nagrać z za zachęci, no, bo dlaczego by nie? Gramy teraz z Barceloną w finał Pucharu Krajowego. Mamy na niego chrapkę i chcemy go zdobyć. Zaczynajmy to widowisko! modry świetny zagranie do Dybali. Jeszcze rozrzucenie do Marcelowi Vinicius zaczął na ławce. Żeby tak naprawdę mieć mocną broń na Barcelonę w drugiej połowie, bo to się na pewno przyda taka mistrzowska zmiana, Bale w polu karnym! I 1 do 0, a może nawet to nie będzie potrzebne, bo książę Wali już w 9 minucie daje nam prowadzenie, ależ początek Realu Madryt, coś naprawdę niesamowitego! Pierwsza sytuacja, Bale dostał piłkę w polu karnym i po krótkim roku pokonał marka André Tersteigena, który nie może uwierzyć, że już w tym momencie skapitulował. Bardzo nabierze się za odrał, strat, Zjech podał do Suareza. Jeszcze Marokańczyk, Suarez ładnie odegrał. Jest tutaj Felipe Coutinho. Szuka miejsca do dośrodkowania. Wrzuca na Messiego. No optymista, ewidentnie. Wrzucać na Messiego, gdy o piłkę walczy kurtuł łamający ponad na prawie 2 metry. No to jest optymistą ten wrzucający Coutinho. Messi, no jakby tak kupił sobie de abinet, to może miałby szansę. Jeszcze sfałdował na żółtą kartkę. Chociaż w życiu bym za to nie dał żółtej kartki. Ale widać, sędzia był jakiś wyczulony. Typowa Hiszpania. I Vinicius wznawia grę, pojawił się w drugiej połowie na boisku. No bo dlaczego nie? Jeszcze tutaj uderzenie, ale w zęby łapie to Teresztajgen. Słaby strzał Kazemiro wznawia grę rzutu wolnego Leo Messi z połowy boiska. Wrzuca w okolice pola karnego Suarez. Ależ kurtu, a tutaj broni. Ależ spektakularna parada belga. To jest naprawdę kapitalna interwencja. Chociaż uderzenie Suareza również najwyższej klasy. No i belg się tutaj musiał wygimnastykować, żeby był tylko rzut rożny. Jeszcze Dembele, jest na skrzydle, tutaj Francuz, ładnie utrzymał się przy piłce, zagrał do Suareza, Dembele, może być centra na pole karne, wybija to Kazemiro, Suarez jeszcze zgarnął tą piłkę, Zijech. szuka miejsca, odegrał do Messiego, Hakim, Zijech, Busquets, Zijech, jeszcze Leo Messi, ale ten strzał jest do zapomnienia. No powiedzmy sobie szczerze, to nie było uderzenie godne Argentyńczyka, trafił chyba w jakiegoś kibica na stadionie, ewidentnie nie w bramkę. Carvajal, świetnie tutaj do Eriksena, jeszcze odnaleziony Eden Hazard, ależ tutaj Belk się ładnie przebił, Vinicius, Hazard, Vinicius w polu karnym, to musi być bramka, ale spudłował. Przerosła go presja tego meczu, w meczu o nic dał radę, no ale w meczu już o stawkę niestety nie podołał. Alba ładnie zgarną piłkę, Dembele jeszcze alba do zjecha. Hakim zjech do środka, Suarez, Luis Suarez. Suarez! No te uderzenia Barcelony w meczu no, są fatalne po prostu. Jak nie Messi, to Suarez. Uderzają beznadziejnie i takimi strzałami Barcelona na pewno nie doprowadzi do wyrównania. Alba wznawia grę. Jeszcze tutaj Dembele, Odegrał do Alby centra na pole karne. Interwencja Ramosa. Vidal zgarnął tą piłkę Messi do Malcoma. No ale uderza prosto w ręce Thibaut Courtois. Jeszcze Marcelo. Ostatnia akcja tego spotkania. Real chce podwyższyć swoje prowadzenie. Vinicius. Indywidualna akcja Brazylijczyka. Zagrał wreszcie do Mertensa. Ten odgrywa do Viniciusa. Ale pięknie Ter Steigen. No i Real zwycięży w tym finale tylko jeden do 0. Można by powiedzieć tylko albo i aż. Jeden do zera. Golgareta Baila daje nam Puchar Hiszpanii coś naprawdę niesamowitego. Mamy już podwójną koronę i teraz tylko Liga Mistrzów. Tylko albo aż. Czy zdobędziemy ją po raz czwarty z rzędu? Czy dokonały czegoś niemożliwego? Do tej pory Real Madrid jest jedyną drużyną, która obroniła tytuł, no i potem jeszcze zdobyła go trzy razy z rzędu, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Czy będzie pierwszą drużyną, która zrobi to cztery razy z rzędu? Czas pokaże. Mamy oczywiście na to szansę. chcemy tego dokonać. Jeśli się to uda, to kończy się ta kariera, jeśli nie, no to będziemy musieli się dalej starać zdobyć tą Ligę Mistrzów. No ale mam nadzieję, że nam się to uda, bo wtedy będziemy mogli rozpocząć zupełnie nową karierę. No a przydałoby się jakieś odświeżenie lekkie na kanale. Po zakończeniu kariery realem już mam pomysł co nagrać, no ale najpierw ta kariera się musi zakończyć. Może się zakończyć w ciągu jednego odcinka, a może jeszcze potrwać trochę. Wszystko zależy od najbliższego materiału. Teraz cieszmy się, świętujmy zdobycie tego jakżeż prestiżowego trofeum, dołożonego oczywiście do Mistrzostwa Kraju, które było naszym głównym też celem, no bo trzeba było wreszcie zdetronizować Barcelonę. Real radzi sobie świetnie w FIFA, no w prawdziwym życiu też im idzie nieźle, bo wczoraj na przykład wygrali derby Madrytu 3-1 ku mojej wielkiej ucieszy jako fana. Królewskich. No, miło się obserwowało, jak tak kibice Atletiko wychodzą ze stadionu załamani, jak tak Real przez 10 minut klepie, a Atletiko nie jest w stanie im odebrać piłki. Chociaż i tak powinni się cieszyć, że skończyli ten mecz w 10, bo jakby sędzia miał trochę lepsze oczy, albo przynajmniej miałby okulary, to może by skończyli w 8, bo oni w piłkę nie starali się grać, oni tylko polowali często na nogi. No ale. Takie jest życie, no z Atletico raczej mecze nie są przyjemne do obserwowania, aż się boję jak będzie wyglądał ten taktyczny mecz Atletico z Juventusem. To może być mecz dla tak zwanych koneserów. No ale może Ronaldo na nich znajdzie patent, kto tam wie. A teraz czas na oczywiście pamiątkową fotografię na sam koniec. No i po tym spotkaniu możemy tylko się cieszyć tak naprawdę. Zwyciężyliśmy, puchar jest nasz. Książe Wali dał nam zwycięstwo. Jest to bardzo dobry prognostyk przed finałem Ligi Mistrzów z Bayernem, Monachium, który na pewno nie będzie łatwym rywalem, ale jesteśmy w stanie go pokonać. My każdego możemy pokonać. I oczywiście na to liczymy. Kurtu A3 interwencje. Tereszteigen 2. Do bramka, że ciężko się przyczepić. No i można przejść dalej, bo co tu dużo robić. Tutaj będzie jeszcze potwierdzenie, że jesteśmy zdobywcami tego pucharu. No ale to była tylko formalność, ale jakżeś przyjemna. Puchary jest nasz, przed nami może ostatni odcinek tej serii. Finał z Bayernem Monachium. Mam nadzieję, że zakończymy tą serię akurat tym spotkaniem, ale jak będzie, zobaczymy, trzeba dać siebie oczywiście wszystko. Zobaczmy teraz statystyki w Pucharze Hiszpanii, jak to wszystko się układało. Suarez najlepszym strzelcem, ale tyle samo bramy miał Lewandowski, m.in. Williams, Sabal więc mnóstwo piłkarzy. Najwięcej asyst Dries Mertens, trzy spotkania, trzy asysty, świetny wynik. Najwięcej czystych kont Jan Oblak, ale Atletico nic nie zdobyło. I aż się moje serduszko z tego powodu cieszy. Bo powiem szczerze, że chyba Atletico to jest jedyna drużyna w Hiszpanii, której, której, której po prostu nie trawię. Jak tak naprawdę nawet porażka z Barceloną mnie nie boli, ale jak przegra Real z Atletico, no to piecze mnie lekko. Znaczy nawet nie lekko, tylko bardzo, ale to bardzo mocno. Nie wiem, jakoś ta drużyna strasznie mi działa na nerwy, jak widzę ich styl gry. To po prostu zbiera mi się na wymioty, no ale jakoś te finały z Ligi Mistrzów dają mi takie pocieszenie. No ten piękny finał, gdzie Ramos im tak zapakował bramkę, wyrównującym w doliczonym czasie gry pierwszej, a czyli drugiej połowy spotkania, i była piękna dogrywka, gdzie już Real zmiażdżył Atletico. Ach, te piękne wspomnienia! Po prostu takie coś można wspominać latami, no i pewnie tak będzie, no bo takich finałów się po prostu nie zapomina. Pochwalimy Real przed meczem z Bayernem Monachium. Jest to wielki finał Ligi Mistrzów. Niemiecko-hiszpański? Czy Real po raz czwarty? Czy jednak Bayern ich hegemonię? Czas pokaże. I odpowiedź na to pytanie, kto zdobędzie to jakże prestiżowe trofeum, poznamy w następnym odcinku. A w tym materiale to by było na tyle. Ja już Wam bardzo dziękuję za ten epizod. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się.